Witam wszystkich klubowiczów. Tak jak wiecie, zaczynamy z treningami online. No, niestety jest jak jest, na razie się nie możemy spotkać na sali. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja jak najszybciej się skończy i będziemy mogli porządnie wszyscy sobie razem w grupie trenować. Także będziemy wam wrzucać co jakiś czas na grupie naszej klubowej filmiki. Będą przede wszystkim do techniki, takie, które oczywiście możemy wykonywać w domu, na małej powierzchni, więc mi będzie zależeć na tym, żebyście się skupili na jakości tej techniki, a nie żeby tylko zrobić, przerobić i nie tylko gdzieś tam szybko próbować i dalej gdzieś te błędy będą, które czasami też widzę na treningach występowały. Tak? Także podstawą będzie to, ja rozpiszę później każdą technikę, po ile minut kto powinien, jaka grupa trenować, tak? Czyli tam dzieci będą wiadomo krócej robić. Młodzież i dorośli będą te techniki wykonywać dłużej. I tak jak mówię, podstawa, żeby skupić się na jakości, powoli dokręcać całe ciało, wykonywać do końca skręty bioder, wszystko będę omawiał i to jest taką podstawą, po prostu, nad którą będziemy pracować. Tak? Także mam nadzieję, że to da wam dużo. A jak wrócimy na salę, no to tylko efekty będą jeszcze lepsze. Tak? Także najpierw zrobimy rozgrzewkę, którą poprowadzi Adrian. A później ja będę pokazywał kolejne techniki, omawiał sposób ich wykonywania. Okay? Także miłej zabawy. Witam wszystkich. Zaczynamy rozgrzewkę. Druga strona. Kolanka. Najpierw jedną stronę. Druga strona. Dobrze, stopy. Kark. Krążenia. Druga strona oczywiście. Porządnie ponaciągać dwa boki do przodu, do tyłu. Skręty bioder. Kolanka do gardy, tak? Na zmianę. Dodajemy ciosy, tak? Na przykład prawe kolano i lewy prosty i na zmianę. Więcej o pośladki, ręce na gardzie. Pajacyki. Thank you.
pracujemy sobie luźno, tak, w pozycji przeskoki, przód, tył, na boczki. Zmieniamy pozycję. Chwilę w odwrotnej pozycji. Znowu sobie zmienić. Skłony. Do jednej nogi, do środka, druga noga, z przejścia z nogi na nogę. Pamiętamy, żeby wykręcić sobie do zewnątrz stopę, jak najbardziej. Siatkę znowu pod kaski. I skłon do nogi. Dziękuję. Tam jeszcze raz, także zaczynamy od technik. Tak jak mówiłem, mam tu proste dosyć techniki, ale bardzo ważne, żeby się skupić na wykonaniu tych technik. Mało miejsca potrzebujemy, nie potrzebujemy jakichś dużych gabarytów wolnej przestrzeni, także można to spokojnie w domu przetrenować. Idealne miejsce oczywiście jest gdzieś lustro, jeżeli widzimy, mamy taką możliwość gdzieś postawić nawet lustro. To bardzo fajnie trenować te techniki przed lustrem, bo z automatu pokazuje nam, sami się widzimy, czy wykonujemy dobrze, czy nie. Pierwsza technika, przyjmujemy sobie oczywiście pozycję walki, rączki w gardzie, luźniutko sobie pracujemy. Pierwsza technika będzie lewy prosty z lekkim dojściem przedniej nóżki, tak, bum i wracamy do pozycji. Bum i wracamy do pozycji, tak, proszę zwrócić uwagę na lewą nogę. Tak, dokręcamy bioderko, prawa rączka jest wysoko, chroni główkę i wracamy do pozycji, tak, hop i wracamy. Każdą technikę, którą pokażę, na filmie pojawi się później opis, dodatkowo ile czasu będziemy taką technikę wykonywać. Czyli był lewy prosty, kolejną techniką będzie z dojścia tak samo, przedni prosty, tylny prosty. Bardzo ważne przy tym tylnym to jest przede wszystkim ten skręt bioder, wydłużenie linii ciosu, tak. Pracujemy lekkie wejście i dostawiamy proszę tylnią nóżkę, ładnie bark zasłania nam szczękę, jest ten bioder, stópka tylnia się nam dokręca, tak? Nie wychylamy się gdzieś przy ciosach w ten sposób, tak? Albo w ten, ważne, żeby mniej więcej w tej osi się pracować. Raz i dwa, dostawiamy nóżkę, tak? Jeszcze raz, raz i dwa. Dobrze, kolejna technika. Przedni prosty, tylny prosty i przedni sierpowy. Wciąż sierpowy zadajemy albo w ten sposób, albo kciukiem do góry, komu jak wygodniej. Raz, dwa, pokręcamy, trzy, zadajemy się, tak? Raz, dwa, trzy. To jest trzecia technika, czwarta technika. Prosty, teraz lepiej jakbyśmy chcieli przykręknąć na tylnej nodze, zadajemy cios na splot i wracając w górę wychodzimy z lewym sierpem, tak? Raz, dwa i trzy. Powolutku, nie śpieszymy się. Raz, dwa i trzy. Kolejna technika. Zadajemy lewy prosty, prawy prosty, lewy od dołu. Raz, dwa i... Dzisiaj szybciutko jeszcze raz przerobimy wszystkie techniki, które były pokazywane do tego momentu. Czyli sam lewy prosty. Dwa, tak.
lewy, prawy, wejście, dojście, jeszcze raz, prosty, prosty, tylny, prosty, tak, jeszcze raz, raz, dwa, dokładamy się, raz, dwa, ciąg szypowy, praca stref na bioder, lekko podnosimy piętę, dokręcamy sobie, nie na jednym palcu, tak, można też troszeczkę skorygować kolankiem, raz, dwa, ba, tak, kolejna akcja, prosty, na dół, tu na tej nóżce ciężar ciała przychodzi na przednią nogę, ba, wychodzimy w górę z ciosem sierpowym, ok? Kolejna akcyjka, lewy, prosty, chodzimy z prostym i teraz przechodzimy tylnią nogą do przodu i zadajemy tylny front, tak? Raz, dwa. Ważna rzecz, żeby na tej nóżce nie stać prosto, polecimy do przodu, leciutko wykręcamy na zewnątrz. Raz, dwa, bum i trzy, tak? Prosty, hop, bum i trzy, ok? To samo. Lewy prosty, prawy prosty. Teraz lekko możemy dojść tylną nóżką i zadajemy przednią nóżką, tak? Raz, dwa, trzy. Ok, dziękuję. W przyszłym tygodniu nagramy kolejne techniki. Tak jak mówiłem, do filmu zostaną dorzucone informacje, którą technikę wykonujemy, ile czasu. Dokładamy przerwę i idziemy z kolejnymi technikami, tak? Także dziękuję i do zobaczenia. Oh.